Cześć, Cześć. witamy dzisiaj na naszym kanale. Chciałyśmy ogólnie podziękować na wstępie za subskrypcję, zaprosić nowe, świeże osoby do subskrybowania naszego kanału, zaprosić również na naszego Instagrama, tak. Do śledzenia nas na Instagramie, ponieważ tam będą się pojawiać też rzeczy nie tylko związane z naszym kanałem na YouTubie. I w ogóle do filmów też zapraszamy, każdy wtorek, piątek, 18. Tak, a dzisiaj mamy... Greenpoint. Zapraszamy. No, powiem Ci, że jak zwykle zaszalałaś. A wiesz, że ja muszę mieć duży wybór. Zaczynam od bluzki. Takiej, jak widzicie, we wzór panterki, jak wiecie, ja takie bardzo lubię. Kosztowała 99,99. Nie była przeceniona, ale pewnie gdzieś tam na wyprzedaży się pojawi. Na mnie jest rozmiar 36. 97% poliestru, 3% elastanu. W dotyku jest bardzo miła, ale czuć taką delikatną twardość. No ale słuchajcie, ja to czuję wszystko. Delikatna, wrażliwa skóra. Wzór wyglądał tak. Bardzo ładny ten wzór, bardzo. Bluzka jest też fajna, bardzo. Tak, duża panterka. Mhm. Duża panterka jest fajna. Ale kolorystycznie też fajna, bardzo do jeansów fajnie ona wygląda. Do dżinsów ja myślałam o też takich brązowych, beżowych spodniach, czymś takim bardziej neutralnym, można ją sobie tutaj, o. Dekolt jest taki, widzicie, bardzo mały. Trochę dusi. Tak. Ale może przez tą metkę, ta metka pewnie z tego ciągnie, dlatego. Ręka, długość fajna, dużo było. Także całkiem, całkiem spoko. Kolejna bluzka, znowu 99,99, rozmiar 36, jak to na mnie. Tym razem tu są takie prześwitujące rękawy. Ona ma 100% poliestru bodajże w składzie, z czego pamiętam, ale to po prostu czuć. Zresztą te wszystkie takie cienkie tkaniny, no to jest poliester. A to jest podobny wzór do tej koszulki, tej takiej bluzki, nie? Tak. Spodobało mi się po prostu. Ale ona jest tutaj ma gumkę, więc o. Na wyższe, te z gumkami fajne, bo na wyższe dziewczyny... Tak, no wyższe, niższe, każda sobie tam już tą bluzką poradzi. Tutaj widzicie, mamy taki dekolcik w kształcie literki V, ale też nie jest jakiś głęboki. Szeroka. Ładnie się poszucę. Jest całkiem taka niezła. U mnie kolejna bluzka, tym razem zielona, taka butelkowa zieleń. Były swego czasu bardzo modne te kolory, ale widzę, że nadal są. Ale powiem Ci, że to jest taki kolor dla Ciebie. No, ja wydaje mi się, lubię. Że zieleń gdzieś tak współgra z tymi włosami, moniloczkami, zielonymi oczami, fajnie, fajnie wygląda. Pasuje nawet. No fajnie. Kolejna z gumką. Tutaj mamy 65% wiskozy, 35 chyba poliestru. Ale ona tak prześwituje. Ona nie, tutaj tego nie widzicie na kamerze, bo jednak mamy lampy, ale no jak stanę przed lustrem, to po prostu widzę, że tutaj widać trochę ciało, że tu się gdzieś odcina, gdzie tą gumę sobie wykręcam, więc ona nie jest taka w pełni. Tutaj mamy rękawki zapinane na guzik. O, nie wiem, czy widzicie. Taka jest dosyć szeroka. 99,99. O! Mamy tutaj. Ukryjemy sobie pewne elementy. U mnie znowu bluzka. Tym razem krótszy rękawek. Taki latający. Falbanka. Tak, kropeczki jak u Edzi. Ale uważam, że to jest taka bardzo ładna bluzka. Właśnie do spodni, nawet eleganckich. Jak widzicie, trochę dłuższa, więc można z nią trochę pokombinować. Można sobie gdzieś tam kasać w spodnie. Myślę, że do żakietu będzie fajnie wyglądała. Ładnie na dekolcie też taki starannie, bo widzę, że jest podszyty, nie? Tam. Jest ładnie, tak, jest podszyty. Czekajcie, sprawdzę Wam skład. Poliester i elastan. Tego poliestru tam jest dużo, ale nie jest w odczuciu taka, żebym od razu powiedziała, że to poliester. Także naprawdę jest niezła. Kosztowała bodajże też 89,99 albo 99,99, ale to będziecie miały wszystkie linki w opisie, więc możecie sobie tam
po prostu kliknąć i sprawdzić. Albo będą już na promocji. Może będą już w promocji, tak, może tak być. Natomiast mam rozmiar 36 i uważam, że jeśli dziewczyny macie taką figurę jak ja, no to 36 będzie dla Was dobre. U mnie sukienka, tym razem nie w panterkę, tylko print, no węża chyba. Jakieś takie, może trochę wąż? Dzika, no w każdym razie Monia jest bardzo dzika. Szalona. Dzikie te wszystkie. 100% wiskozy, 179,99 cena bodajże, mam rozmiar 36. Ma tutaj gumkę w talii, w odpowiednim miejscu, jak na wózku. Myślę, że spoko. Rękawy właśnie są, nie wiem, czy to jest 3/4, 7/8. Takie akurat tam, jak lubię. Jeżeli chodzi o przód, to macie tutaj o, mini kołnierzyk taki na samym tyle. Tutaj jest ładnie podszyta. Myślę, że bardzo ładna. Ten wzór jest też bardzo ładny. Zastanawiam się nad tym poważnie. Ma tutaj jeszcze taką jakby falbanę, ale to zaraz zobaczycie, jak troszeczkę odejdę. Tam od chleb z trzech takich falbanek, nie? Ładnie to wygląda. Myślę nad nią poważnie, powiem Wam, że mi się podoba. Fajny kolor, ma i brązu troszkę. I czekoladki do widzę, i czerni, biel. Tak, materiał nie jest gruby. Materiał jest cienki, przyjemny. Myślę, że właśnie do grubych rajstop na zimę będzie fajny. No i wiskoza. I to jest taka naprawdę dobrej jakości wiskoza. Greenpoint ma bardzo dużo ciuchów z wiskozy i naprawdę są fajne jakościowo. I ta sukienka nie odbiega od normy. Teraz sukienka, znowu print zwierzęcy, tym razem zebra. Ona jest czarno-brązowa, jest to taki ciemny brąz. W kamerze jest taki bardziej czerwony niż w rzeczywistości. Niestety, ale 99% poliestru, chociaż przyznam Wam, że tego się nie czuję. Ona jest tutaj w talii dość luźna. Zaraz zobaczycie też, że ma tam taką falbanę jedną. Tamta poprzednia chyba miała dwie. Ta ma jedną. I materiał jest taki od spodu, jakby ma takie przeszycia, tak jakby żeby się rozciągał, no nie wiem. Lisa rozciągnęła, bo tam jest, ma uczuć. Jest uciągliwa, ma tutaj ten rękaw też taka długość mi odpowiadająca. Ja sobie teraz go podwinę i od razu zanim Wam się pokażę cała, pokażę Wam jeszcze pasek za 40 zł. Wzór zwierzęcy, złota sprzączka. Powiem Wam, że nawet w tym zestawieniu nie wygląda on źle. To jest pasek, który spokojnie zapnę w talii. A mam w talii około 70 cm. Ocyk. I całość będzie wyglądała tak. Kolory, po prostu one wcale nie przemawiają te kolory, nie? Czyli nie ma jest kolorów. Tak, kolory, a może nie tak. Tak, a pasek jednak muszę dziurkę, bo to... Ja tak nie lubię. Ostatnia sukienka w tym zestawieniu. Znowu wzór zwierzęcy, centki, ale takie drobniejsze. I mi się na niej im podoba. Wydaje mi się, że teraz jak tak przymierzyłaś wszystkie, tutaj jest taka... Tak, naprawdę do Ciebie pasuje. Może tak najbardziej. Dokładnie. Też rękawek taki fajny, że tam odsłania biżuterię. Tutaj mamy 100% wiskozy, 179,99 taka była jej cena, także całkiem wysoka. Rozmiar mam 36, ona tutaj widzicie, ale fajnie, nie ma kołnierzyka. Ale fajnie, że ją pod szyję, tylko właśnie wybrać sobie ten dekolcik i teraz fajnie. A, a da się? Ale moje sobie nie się wyda. Można, jak lubicie. Ale właśnie nic nie chodzi. W talii ma pasek, ale ma też gumę. Mi się wydaje, że tu coś się tak... Nie do końca. Ja lubię to luźniejsze, więc mi to tam by nie przeszkadzało, ale ja bym to zamówiłam bardziej w odadzie. Jest zapinana. Całą ją możecie rozpiąć, także to nie są jakieś tam guziczki oszusty. Zobaczcie, jak to całe.
też dobra długość na jesień do wszystkich botków, kozaków, kiedy chcecie trochę tego buta jednak pokazać. Natomiast no, materiał jest cienki, no ale też to można sobie z tym poradzić. No i w porównaniu do tej, która miała tam wzór zebry, to w tej się nie zgrzałam, a w tamtej to momentalnie mi było gorąco. Także jednak wiskoza wygrywa. No, a ładna jest, tak bardzo ładna, te kolory fajne. Podoba mi się, tak mi się bardzo. Myślę, że bardzo tak. Ja mam na sobie tą bluzeczkę w kropeczki. Ona ma, jest wykonana w 100% z wiskozy w cenie 60 zł, bo ją kupiłam, zdążyłam, to użyłam z wyprzedażą. Co wam mogę powiedzieć? No tutaj nie jest rozciągliwa. To jak gdzieś w ramionach jesteśmy troszkę takie, mamy te ramiona więc takie troszkę mocniej zbudowane, to może nas tutaj gdzieś gnieść. Natomiast przyjemna jest bardzo. Ładnie dosyć, się układa. Ładnie się układa, tak, tak. I ona jest taka, wiecie, że dłuższa, ale można sobie tam taka, wiecie, jak luźniej coś lubimy, to... To jest 100% swojego stylu. 100% mojego stylu. czyli luźno, wiecie, no tak jak lubię, ale bardzo fajne, bardzo przyjemny, przyjemny materiał. I te kropeczki też są i te kropeczki, ładne. No, takie delikatne, one są nie białe, tylko są, znaczy są białe, ale są białe i są różowe, takie delikatny róż tutaj. Też są kropeczki, takie różu i bieli. Fajne, tu jest, o, przyjemna, bardzo przyjemna bluzeczka. Teraz mam na sobie tą koszulę taką elegancką, ona jest wykonana w 100% z wiskozy, jest ona kupiona za 100 zł, tam wartość 10 groszy i powiem wam, że jest bardzo fajna, to znaczy wiecie, znacie już mój problem z tymi długimi rękami, natomiast tą bluzeczkę bym sobie ją tak podciągała. Nie ma kołnierzyka, czyli nie jest taka ciężka, tylko taka, wiecie, tak luźna. Trochę na luzie. Na luzie troszeczkę. I aha, ja nie powiedziałam, w jakim rozmiarze kupuję. Ja brałam rzeczy w rozmiarze 38. Natomiast tu ramiona i fajny ma, o, takie, wiecie, tutaj dekoracje i naprawdę fajna. Ta koszulka jest taka po prostu bardzo fajna. Taka. Myślę, że pasuje tobie. Pasuje, no. Rozmiar jest dobry, naprawdę. I materiał cudny. Cudny. Te ściągacze mi się podobają, że nie trzeba zapinać mankietu, tak, kombinować. Tak, tylko już jest takie ludzie delikatnie, ale o. Teraz mam na sobie spódnicę. Ja ją kupiłam w rozmiarze chyba 38. Słuchajcie, kupiłam ją, bo mówię, fajny pasek. Spódnica jest wykonana w 93% z wiskozy, 7% z poliestru. Jest ona z kieszeniami. I co wam chcę jeszcze powiedzieć? No i ona ma taką długość, no taką, wiecie, bardzo grzeszną, za kolano. I mówię, wiecie, trzeba jakieś buciki, mówię, coś tu trzeba ją jakoś podkręcić, bo no jest taka grzeczna bardzo, ale no taka klasyczna. Taka klasyczna, ale wydaje mi się bardzo przyjemna, wiecie. No czarna taka, no zwykła. No, wydaje mi się, że to też taki klasyk, że gdzieś tam każda z nas ma jakieś te spódnice dłuższe, krótsze. Tak. Wygląda ładnie. Myślę, że do wszystkiego będzie pasować. Wygląda ładnie. A z tymi butami to w ogóle super. Naprawdę pasuje. Zresztą buty zobaczycie na naszym filmie. Podlinkujemy wam. Dokładnie. Teraz mam na sobie spodnie. W rozmiarze 36. Bo jak w górę zamawiałam, to tak, że wiecie, też szalałam. Nie, ale 36. Bo dwa ósemki są dla mnie troszkę za szerokie te rzeczy z Winpointa. Natomiast spodnie wykonane w 100% z biocelu. Może poprawnie, żeby nie było, żeby nie było niepoprawnie. Są one z gumeczką w pasie, bardzo wygodne i one są takie troszkę przed kostkę. Także jakieś wyższe buty, botki czy coś fajnie by wyglądały. Były w trzech kolorach i powiem wam, że są bardzo wygodne. Bardzo takie, no mięciutkie. Ja lubię takie wiecie, że siądziemy, czy możemy zrobić kroki, ruszyć się. Fajne, bardzo fajne spodnie. Myślę, że bardzo dobrze leżą i dobre są do takiego wzrostu jak no, 120 zł kosztował. Chyba jeszcze jakieś na przecenie były, nie wiem, tam kolory były na wyprzedaży. Mi się akurat ten podobał, więc wziąłem. No i tak wygląda. Bardzo ładnie, mi się bardzo podoba. No fajnie, bardzo fajny kolor, taki kawa, mleko. No, kakao! Wszystko je, wszystko. Kawa, mleko, wszystko. Chyba jeszcze kawy lubiłyśmy. Nie. Teraz spodnie takie dresowe w rozmiarze 36.
około 70 zł. Z bawełny i chyba z lasanów są wykonane. Natomiast są takie, powiem Wam, mięsiste, grube, nie prześwitują, bo to też nie na są to tak rozważą się. Bardzo fajne te spodnie. Trzymaj by takie trochę dresowe i ten. I długość też jest przed kostkę. Idealne do boku. Idealne do boku. Także fajne, bardzo fajne i wygodne buciki. Buciki i spodnie wygodne. Także bardzo, bardzo przyjemne. Z gumeczką, no i to ze ściąganiem. Tylko, że tak jak mówię, do ja zamawiam 36. No gdzieś ta rozmiarówka w Greenpointzie wydaje mi się, że no poprawnie jest. Myślę, że to bardzo dobrze. No, no i, ale też jest poprawnie opisana. Przymierzyłyśmy już wszystkie ubrania. Dajcie znać, jak Wam się podobały. Myślę, że Greenpoint ma bardzo fajną kolekcję w tym sezonie. Jak ładne, jak najbardziej. Bardzo mi się podobają. Fajne jakościowo rzeczy. I te ceny też można... Można je przeżyć. Można przeżyć, prawda? No chyba, że można wrócić potem na wyprzedaży, bo wiecie, są to... też, tak. Tylko warto czasami poczekać. I rozmiarówka też fajna, bo jest i dla tych takich szczuplejszych osób. I... Tak, i tych bardziej puszystych. Także każdy coś dla siebie znajdzie, słuchajcie. Otóż to. Zapraszamy Was każdy wtorek i piątek, tak żeby tego nie zapomnieć, na nasz kanał. Zapraszam Was do komentowania. Dajcie znać, jak Wam się podobały rzeczy, które wybrałyśmy. Czy same się skusiłyście na Greenpointa w tym sezonie? Na coś z nowej kolekcji? No i czy często tam zaglądacie? Co? I tyle. I zapraszamy. Zapraszamy do następnych filmików. Na razie, cześć!